Zajmiemy się znowu problemem sadzania ludzi na krzesłach. Powiedzmy, że mamy 6 osób, które sobie oznaczymy literkami A, B, C, D, E i F. Możemy myśleć na przykład, że to są pierwsze litery ich imion. No i teraz mamy do dyspozycji dla tych sześciu osób tylko trzy krzesła: krzesło numer 1, krzesło numer 2 i krzesło numer 3. No i oczywiście na każdym krześle może usiąść tylko jedna osoba, więc widzimy, że wszyscy. Nie usiądą, że tylko trzy osoby usiądą, a dla trzech zabraknie miejsc. No i teraz zastanówmy się, na ile sposobów można zapełnić te trzy krzesła. No jak to można zrobić? No jak podchodzą te osoby, wyobrażamy sobie i mamy trzy krzesła do dyspozycji, no to na pierwszym krześle mamy do wyboru sześć osób, które możemy posadzić, czyli możemy wybrać jedną spośród sześciu osób, którą posadzimy na pierwszym krześle jak jedna osoba już zajmie miejsce, to stoi pięć osób, czyli na drugim krześle mamy do wyboru pięć osób. Jest pięć osób, które mogą zająć miejsce na drugim krześle po tym jak jedna usiadła już na pierwszym. No to na ile sposobów można usadzić jak na ile sposobów można zająć te pierwsze dwa krzesła? No mamy sześć sposobów wyboru osoby na pierwsze miejsce. I dla każdego z tych wyborów jest pięć wyborów osoby na to drugie miejsce, czyli razem mamy 6 razy 5, dlatego że dla każdego wyboru tutaj mamy pięć wyborów tutaj. Czyli łącznie tych wyborów jest 6 razy 5, czyli mamy 30 sposobów, na jakie możemy zapełnić pierwsze dwa krzesła. No dobrze, no i dalej widać, jak już to się, się toczy. Jak dwie osoby posadzimy, to zostają nam tym razem już cztery do wyboru, które możemy posadzić na trzecim krześle. No i dla każdego sposobu obsadzenia tych pierwszych dwóch, mamy cztery do posadzenia na tym ostatnim, czyli cztery sposoby, no to musimy znowu pomnożyć. Dla każdego wyboru tutaj mamy cztery wybory tutaj. Czyli łącznie tych sposobów obsadzenia tych trzech krzeseł jest 6 razy 5, czyli 30 razy 4, 120 sposobów. No i to nazywamy wariacjami, przypominam. Czyli mamy 120 wariacji, wariacji bez powtórzeń, dlaczego bez powtórzeń, no ta sama osoba nie może siedzieć na dwóch różnych krzesłach dlatego tutaj jak jedną posadziliśmy na pierwszym to mieliśmy już tylko 5 do wyboru osób, które możemy posadzić na drugim i tylko 4 na trzecim, dlatego to jest bez powtórzeń mamy 120 wariacji bez powtórzeń to było przypomnienie co to jest wariacja no a teraz zajmiemy się trochę innym problemem, zadamy sobie takie pytanie a co by było, gdyby nie interesowała mnie kolejność tych osób? Czyli inaczej mówiąc, która osoba siedzi na którym krześle, a jedynie to, które osoby usiadły, które osoby zajęły miejsce na krzesłach. No to jak to policzyć? No zastanówmy się, co my tutaj liczymy tak naprawdę, licząc te wariacje. Na przykład liczymy taką wariację, że mamy osobę A na pierwszym krześle, B na drugim, C na trzecim. Ale liczymy też taką wariację, że mamy A na pierwszym. C na drugim, B na trzecim. No, możemy te same osoby ABC usadzić też w innych kolejnościach. Te inne kolejności to BAC i BCA. Tutaj mieliśmy A na pierwszym, B na drugim. No i jak mamy A na pierwszym, no to mamy B lub C i C lub B na, na pozostałych miejscach. No to zostały jeszcze dwie konfiguracje. Że mamy osobę C na pierwszym miejscu, i wtedy tutaj mamy pozostałe dwie w kolejności AB lub BA. Więc widzimy, że te same trzy osoby możemy posadzić na sześć różnych sposobów. I to zawsze tak będzie. Powiedzmy, że chcemy posadzić osoby F, B i C. Jakieś inne osoby. No to znowu mogę posadzić ich w takiej kolejności albo w kolejności F, C, B, Te dwie zamienić. No to teraz mogę na pierwszym miejscu znowu mieć B. To wtedy na dwóch pozostałych mogę mieć F, C albo CF. Jeżeli jako pierwszą wezmę osobę C, no to wtedy tutaj mogę mieć tylko F. B lub BF. Znowu sześć możliwości. Czyli widzimy, że każdą trójkę wybranych osób spośród tych sześciu możemy na sześć różnych sposobów posadzić, zmieniając tylko ich kolejność. A licząc te wariacje, my liczymy każdą z tych konfiguracji jako inną. Więc jeżeli teraz chcemy policzyć tylko, które osoby usiadły, nie patrząc na kolejność, to musimy. Podzielić liczbę tych wariacji, może to napiszę, czyli mamy 120 tych wariacji, ale musimy uwzględnić to, że, że tutaj rozróżnialiśmy kolejności, a teraz już nie chcemy rozróżniać kolejności. Czyli musimy podzielić przez liczbę sposobów, liczba sposobów, na jakie możemy, jakie możemy uporządkować, liczba sposobów uporządkowania. Tych uporządkowania tych trzech osób. No i widzimy, że liczba takich sposobów za każdym razem to jest sześć. Tutaj mamy sześć sposobów uporządkowania tej samej, tej samej trójki osób. Tutaj mamy inną trójkę, ale znowu 6 sześć, sześć sposobów uporządkowania. I te sposoby uporządkowania, no to na pewno rozpoznaje, że to są permutacje. Czyli po prostu mamy 6 permutacji zbioru trzyelementowego. Jak weźmiemy 3 osoby, to liczba permutacji takiego zbioru trzyelementowego to jest 6. I za każdym razem to jest 6. Czyli każda taka konfiguracja występuje tutaj 6 razy. Ten sam zbiór osób w różnych uporządkowaniach występuje 6 razy. Czyli po prostu musimy 120 podzielić przez to, ile razy ten zbiór tutaj występuje jako różne permutacje, tak naprawdę. No i dostajemy, że 120 podzielone przez 6 to jest 20. 20 i to nazwiemy kombinacjami. 20 kombinacji. Kombinacji. Czyli kombinację oznaczamy takim symbolem, że to jest C i to jest liczba kombinacji 3 elementowych ze zbioru 6 elementowego. I one się różnią tym od wariacji bez powtórzeń, że jak liczyliśmy wariacje, to uwzględnialiśmy różne kolejności tutaj. Teraz jak... Zapominamy o kolejnościach, to uznajemy wszystkie te wariacje, które tutaj są w jednej ramce, jako jedną kombinację. Po prostu kombinację powiem, powiemy, że osoby ABC zajęły miejsca. A w jakiej kolejności to już nas nie interesuje. Tutaj osoby F, B, C zajęły miejsca na krzesłach. I nie interesuje nas w jakiej kolejności. Więc kiedy pytamy, na ile sposobów można wybrać pewien podzbiór, w tym wypadku trzyelementowy, ze zbioru, w tym wypadku sześcioelementowego, nie uwzględniając. Jak mamy najlepsi post, no to nie uwzględniamy kolejności. No to to nazywamy kombinacjami. To był przykład kombinacji. Będzie jeszcze więcej filmów na ten temat.